Dzień dobry jeszcze raz. Witamy na konferencji prasowej poprzedzającej mecz z Polonią Warszawa. Mecz już jutro o godzinie 20:30 na Polsat Plus Arenie Gdańsk. Jest z nami trener Szymon Grabowski. Trenerze, poprosimy o przedmeczowy komentarz. Później przejdziemy do pytań dziennikarzy. Dzień dobry. Myślę, że z takim pozytywnym nastawieniem i z pozytywnym flow przygotowywaliśmy się i przygotowujemy w dalszym ciągu do tego spotkania przeciwko Polonii Warszawa. Jesteśmy w takim momencie sezonu, że każdy walczy o swoje cele. Wiadomo, że na tą chwilę Lechia walczy o odmienne cele niż Polonia, ale każdy na pewno chce osiągnąć je jak najszybciej. I wiemy, że zespół, który do nas przyjedzie, drużyna, która do nas przyjedzie, będzie zdeterminowana do tego, żeby wywalczyć tutaj jakiekolwiek punkty, dopisać do tabeli i walczyć o to utrzymanie. My, przygotowując się do tego spotkania, naszym zawodnikom wbijamy czy wyczulamy ich na to, że przeciwnik, który do nas przyjeżdża, jest to, można powiedzieć, zdecydowanie inny zespół u siebie niż na wyjazdach. Na wyjazdach, popatrząc na zespół Polonii, strzeliła 16 bramek, straciła 15. My strzeliliśmy również 16 i straciliśmy 16 punktów. Mamy bodajże zdobytych 3 więcej niż Polonia na wyjazdach. Także te liczby mają nam pokazać, jakim niebezpiecznym przeciwnikiem, rywalem okazuje się zespół Polonii na wyjazdach. I naprawdę chcemy się przygotować przede wszystkim mentalnie bardzo, bardzo dobrze. A co za tym idzie, no chcemy zrobić wszystko, żeby 3 punkty zostały w Gdańsku, żebyśmy już w tym ostatnim okresie dali dużo radości naszym kibicom, no i przede wszystkim zrobili kolejny krok. Dziękuję. Karolina Skórska, lechianet.sport.pl. Dzień dobry. Najpierw o sytuację zdrowotną. Jak wygląda ona z Dominikiem Piłą i czy może jakieś nowe urazy się pojawiły w ostatnich dniach? Z Dominikiem Piłą sytuacja wygląda bardzo dobrze. Będzie w kadrze meczowej, w 20 meczowej, a reszta zawodników, można powiedzieć, poza Tomasem Bobczkiem, który będzie podawał za kartki, wszyscy są do dyspozycji. I drugie pytanie już tak o ten mikrocykl, który był no, bardzo krótki, bo wróciliście w zasadzie nad ranem w niedzielę, dzisiaj jest wtorek i już za wami ten ostatni trening pewnie. Co było takie najważniejsze w ciągu tych kilku dni, poza tą mentalnością? Co chcieliście, żeby piłkarze jak najlepiej przepracowali na treningach? Można powiedzieć, że nie było jakiegoś stricte punktu, na który wyczulaliśmy zespół, czy my, przygotowując się do tego mikrocyklu, chcieliśmy dogłębniej popracować. Pracujemy, można powiedzieć, na tyle systemowo, że te 2 dni treningowe, które już za nami, posłużyły nam przede wszystkim do regeneracji, ale też do pracy nad aspektami ofensywnymi. To dzisiaj żeśmy w głównej mierze ćwiczyli, bo zdajemy sobie sprawę, że każdemu rywalowi na naszym stadionie gra się bardzo, bardzo ciężko, a chcemy jeszcze sprawić, żeby było jeszcze ciężej. Także tutaj mamy swój plan, który będziemy chcieli oczywiście realizować, a mam nadzieję, że te 2 dni pomogły nam też jeszcze pewne rzeczy polepszyć. Tomek Galiński, Wirtualna Polska. To pytanie, no bo skoro wraca Dominik Piła, to można się zastanawiać, czy on, czy Bugaj. Jak pan ocenia występ Bugaja w Łęcznej? No to jest pierwsze pytanie. Występ Dawida Bugaja oceniam na tyle dobrze, że jeżeli nic się nie zmieni, to Dawid wystąpi od pierwszych minut. Także to mogę zdradzić. No bo też jest jeszcze druga kwestia, bo z Dawidem rozmawialiśmy przed chwilą, on powiedział, że jakby miał sam siebie wykupić, bo wiemy, że Lechia ma do maja czas na decyzję, czy go wykupić z poprzedniego klubu, czy nie, to on by to zrobił. To jak pan by dzisiaj miał zdecydować, idzie do Paulo Urfera, mówi, bierzemy, czy czekamy, jaka decyzja? Dawid musi uważać na słowa, bo jeżeli szef to usłyszy, no to Dawid będzie musiał pewnie wyłożyć trochę pieniędzy ze swojej kieszeni. A tak zupełnie na poważnie, podsumowanie każdego zawodnika indywidualnie, ale też zespołowo. Mamy jeszcze trochę całe szczęście czasu.
Tutaj jeśli chodzi o wykup, z tego co wiem, wszystko leży w naszych rękach, także tutaj czasu jest na tyle dużo, żebyśmy mogli na razie to odłożyć, a skupiać się rzeczywiście na celach, na tym co jest tu i teraz, bo na tą chwilę ja jako trener nie potrzebuję wybiegać nie wiadomo jak daleko i myślę, że piłkarze również. No to jeszcze mentalnie jak się przestawić z meczu z Górnikiem Łęczna, który no wiadomo, że to był ciężki teren, bo tam jeszcze nikt przed wami nie wygrał. No teraz zagracie, pan już trochę o tym powiedział, o tej Polonii Warszawa, ale to jednak jest troszeczkę inna półka i pewnie inaczej i inne przygotowania pod kątem takim no mentalnym, no bo sportowo to wiadomo. No tak, tutaj jeszcze można dorzucić do tych dobrych statystyk te 7 ostatnich meczów w Polonii, która nie przegrała, więc też to świadczy o tym, że rzeczywiście zespół punktuje. Pewnie nie tak, jakby chciał, ale rzeczywiście punktuje. Co do samego przygotowania, zupełnie nic nie zmieniamy, bo my od, można powiedzieć, od tego roku zupełnie nie patrzymy, zupełnie, albo może czasami w takim minimalnym stopniu patrzymy na przeciwnika i przygotowując się do kolejnego rywala, staramy się odrzucić jak najwięcej tych aspektów, a skupić bardziej na sobie. Nie inaczej będzie teraz, więc tutaj nie wyobrażam sobie, żeby mentalnie podejść troszeczkę inaczej niż do tych poprzednich spotkań, no bo wiadomo, że te 3 punkty, które o które będziemy walczyć, które mam nadzieję zdobędziemy, znowu sprawią to, że gdzieś tam na naszych twarzach zagości duży uśmiech i taka satysfakcja, więc to przygotowanie mentalne, fizyczne, techniczno-taktyczne cały czas jest na tym samym poziomie. I jeszcze jedna rzecz, jak duży problem to jest brak Bobczka, z jednej strony najlepszy strzelec, z drugiej wiemy, że czasami zdarza mu się nie trafiać do bramki w prostych sytuacjach. No i druga rzecz, czy to oznacza, że Łukasz Zjawiński od pierwszej minuty, czy jakiś inny pomysł? No tutaj chciałbym usiąść przed wami po meczu jutrzejszym i powiedzieć, że nie był to zupełnie w ogóle żaden problem dla nas. I tak do tego podchodzę. Jestem pewien, że Zjawka tą masę godnie zastąpi, bo to rzeczywiście Zjawka wybiegnie na pozycji 9, tak jest przygotowywany, myślę, że też mentalnie też do tego gotowy. Profilowo myślę też, jeśli chodzi o tą pracę bez piłki, bardzo, bardzo zbliżona. Mam nadzieję, że aspekty z piłką będą na tym poziomie, chociażby jak ten kontakt przy akcji bramkowej Zjawki, gdzie ten kontakt był kluczowy w zdobyciu bramki przez Rikiego. Także mam nadzieję, że też tutaj nie będziemy mówili jutro o jakichkolwiek problemach. To jeszcze jedno, bo tak mi przyszło do głowy, no jednak wraca po pauzie Iwan Żelisko. Czy to jest powrót do wyjściowej jedenastki, czy Luis Darigo przekonał pana do siebie tymi 2 meczami? I tutaj pozostawię znak zapytania. 2 zagadki odkryte, czy odpowiedzi myślę w 100% udzielone, a tutaj już zostawimy to na jutro. Czy są jeszcze jakieś pytania z państwa? Nie, już tutaj to pytanie. Kwestia zostaje, żeby się pan poszedł. To jeszcze o te kroki, o których pan powiedział, że chcecie zrobić kolejny krok. Patrzycie już tak myślami, kiedy ten awans będzie przyklepany, czy tam w ogóle o tym nie myślicie? Te kroki u nas, powiem szczerze i wyprzedzę ten też dzień jutrzejszy, przewijają się bardzo często na odprawach czy w rozmowach z zawodnikami i rzeczywiście jutrzejsza gdzieś tam motywacja czy jutrzejsza końcowa część odprawy też będzie poświęcona kroczkom. Oczywiście, że myślimy, cały czas myślimy, od samego początku myślimy, jesteśmy coraz bliżej, ale też wiemy, że nie możemy zejść z tych torów, na których cały czas jesteśmy i na których cały czas byliśmy od samego początku. Tutaj dla nas nic się nie zmieni w momencie wygrania kolejnego spotkania, w momencie wygrania kolejnych spotkań. My będziemy robić wszystko, żeby do końca sezonu wygrywać wszystkie spotkania po to, żeby rzeczywiście tą ligę wygrać.
Dzień dobry panie trenerze, Damian Nitka, Lechia.pl. Ja bym trochę wybiegł już w przyszłość. Myślę, że tutaj każdy w Gdańsku żyje zbliżającymi się derbami Trójmiasta. Oczywiście do tego meczu jeszcze zostało trochę czasu, jeszcze kilka ważnych spotkań ligowych. 23 tysiące już na ten moment sprzedanych biletów. Patrzycie na to, czujecie, że to wydarzenie się zbliża i czy to dodatkowo was motywuje, może nie tylko do tego starcia derbowego, ale i również do tych następnych spotkań ligowych. Ja mogę ten wątek troszeczkę bardziej rozszerzyć, bo ostatnio zostałem zapytany, jeśli chodzi o kibiców gości. Teraz z racji tego, że wiemy, że kibice Arki zasiądą na naszym stadionie, powiem szczerze, że jest to rewelacyjna informacja. I tutaj duże ukłony pewnie do organizatorów, czyli do naszego klubu, do tych wszystkich służb, które umożliwiły czy umożliwią wizytę kibiców Arki na naszym stadionie, bo mecze derbowe to są piękne widowiska, a do tego, kiedy kibice obu zespołów mogą uczestniczyć w tym i tworzyć razem z piłkarzami, jest to sprawa rewelacyjna, więc przede wszystkim to jest duży plus. Jeszcze większym plusem jest to, jak szybko rozchodzą się bilety i rzeczywiście patrzymy, śledzimy i gorąco dopingujemy do tego, żeby był komplet, bo chcieliśmy, myślę, od pierwszego spotkania tutaj na Bursztynku zagrać przy takiej publiczności i myślę, że będzie nam to dane. Ale też myślę, że patrzymy przez pryzmat tego, co przed nami też. Patrzymy też przez pryzmat Polonii, gdzie życzylibyśmy sobie, ja jako trener, myślę, zawodnicy jako piłkarze, żebyśmy w takich meczach, które może tak nie elektryzują wszystkich, ale żeby ta frekwencja była większa. I mam nadzieję, że jeszcze ci niezdecydowani ruszą do kas dzisiaj przez internet, jutro stacjonarnie i naprawdę jutro będzie też dobra liczba. To samo będzie za chwilę na Tychach, to samo za chwilę na Arce, także naprawdę to wsparcie, które my mamy z trybun, daje nam naprawdę niesamowitą moc, no a przeciwnikom, uwierzcie mi, naprawdę mocno momentami nogi się uginają. Dziękujemy. Lista pytań na dzisiaj wyczerpana. Widzimy się jutro na meczu z Polonią Warszawa o godzinie 20:30. Zachęcamy do zakupu biletów i do wspierania Lechii Gdańsk na stadionie. Do zobaczenia. Dziękuję.